Dobra, siema, z tej strony Tofik, to jest nasz kolejny odcinek. Nie wiem, jak pszczółka nie chce, ma nas gdzieś chyba, widać. Nie chcę cię walnąć, więc wchodź do ulu i ul zabieram i ciebie po prostu nie chcę. Chcę to schować i później robić szkło i tak dalej. Wchodź mi tu. Nie chcę cię bić ani nic, chyba żebym zniszczył i ją bym zabił. To jest też plan B, ale mam nadzieję, że ten plan B nie będzie taki gorzki. W nocy chyba się chowają. A noc niedługo będzie. Poczekać nocy, tak szczerze, na ten offset 4-3 powinien wystarczyć. Mendigu nie mam. Nie wiem, czy Mendigu będę potrzebował na smoka w sumie. Na smoka pewnie nie będę potrzebował. Skończę to i dam wam po prostu odcinki do tego. I szczerze, teraz mam energię, bo się chyba, no, wkurzyłem się na Need for Speeda. No i się jakby wyżyłem i teraz czuję, że jest teraz lepiej dla mnie. Nie wiem, czy ona weszła, czy nie, czy ona zgubiła się. Dobra, niszczę YOLO. Nie wiem, jak nie wiem, czy ona uciekła, czy nie. No jeżeli umrze, to umrze. Trudno. Żyje się dalej de facto tym, co się stało i tak dalej. Mam nadzieję, to co mówiłem w wcześniejszym odcinku, szczerze, dogrywając odcinek, że YouTube się zmieni. Na lepsze, a nie na gorsze. Bo na razie to co z mojej pozycji, z tego co ja robię na YouTubie, YouTube się pogarsza z każdym dniem prawie, że ucina zasięgi, wszystko robi, żeby zniszczyć ten Google, pracownicy Google, jak możecie to słyszeć, nie słyszycie? Ogarnijcie się i wyście to ogarnijcie, bo serio, czyli jak ja jestem młodym YouTuberem, staram się uzyskać jak dobre na zasięgi, nie liczę na hajs tak naprawdę, bo już to nie jest dla mnie najważniejsze, ale żeby budować swoją widownię i być chociaż jakoś tak powiązany z tym, że coś zrobiłem w życiu. Udało mi się. Ale że już jeden, no połowę celu mam spełnionego, że udało mi się skończyć już szkołę podstawową z zerowym zagrożeniem. Tą szkołę, technikum, chcę też skończyć, może budowlaną, że to budowlana jest coś w tym stylu. Mam nadzieję, że też skończę z żadnym zagrożeniem, nie będę musiał ponownie zdawać. Mam nadzieję, że z tym tak stanie się. Chcę, żeby YouTube też zmienił swoje postanowienie, co robi. Z młodymi youtuberami ucina zasięgi, ma nas gdzieś, powiedzmy, nie powiem gdzie. Młodych youtuberów ma to gdzieś, tak jak dużych youtuberów ma tam, ucina zasięgi. Kurde, rozumiem, że YouTube się, kiedyś to jeszcze były zasięgi, wow. No, 1000 wyświetleń, jak miałem 800, 700 subów, to było coś niezłego, że wreszcie YouTube, że cieszyłem się z tego, nawet że 20 nie jest po 1 wyświetlenia, 2, tylko po 10 teraz. I szczerze, znając krytykę, to jak mówiłem tak słabym głosem w tamtych odcinkach, gdzie to było, to mnie złamywało, że tak miałem niechęć niczego do życia. I teraz się, no, wkurzyłem na grę, jestem teraz, humor mam inny, bo czuję, że może wreszcie YouTube ogarnie tą dupę i będzie robiło spoko rzeczy. Wczoraj, kurde, wywalił Google wszystkie rzeczy, co z Google było. No i nie miałem lekcji. Czekam na tą lekcję, nawet nie grałem. Czekałem na nią ciągle i nic nie robiłem, czekam na lekcję. Nie udało się. Tak naprawdę inne osoby mogły tak naprawdę grać i tak dalej. Ja nie grałem, czekałem. Czekałem cierpliwie. I teraz szczerze, niestety YouTube próbuje ucinać zasięgi tak, żeby zniszczyć młodych YouTuberów. I mi się to nie podoba, szczerze. Mam 803 suby. Spoko, fajnie wiedzieć, ale kurde. Ja te, nie wiem ile to, 5 lat mam ten kanał tak naprawdę. Rok, dwa nie nagrywałem, to już opadło wszystkie zasięgi. A później zacząłem zbijać się, mam nowe rzeczy, takie, dobra. YouTube, halo, wróciłem i masz mi pomagać. Dobrze rozumiem, że tam kiedyś nie nagrywałem tak często, ale teraz wróciłem i tak mam nadzieję, że dobra, wróciłem YouTube po tych 3 latach. No, tamte 2 lata. Czyli rok wtedy, jak już nagrywałem. Cieszę się z YouTube'a, bo zasięgi były. Teraz jestem mniej szczęśliwy, bo YouTube ucina kurna zasięgi. Po prostu rozumiem YouTube, że ty chcesz postawić na swoim, ale stawiając na swoim liczy się z krytyką. Ty się nie liczysz z krytyką, tylko lecisz od razu, że lepiej młodym YouTuberom ucinać. Jak mi ten nudny odcinek, to będę się śmiał, że YouTube nie znosi krytyki. Pracownicy Google nie słyszą krytyki, mam na stok gdzieś i nie włączyłem jeszcze tekstury paka. Brawo ja. Dobra, łopatę zrobię jeszcze. Żelazno mam jeszcze. Nie będę tworzył, przypomniało mi się. Mam jeszcze żelazo.
Tam została. Ej, to. Jeszcze jedno może być? Niezużytą. Połączę je. Będę miał mniej suszy. Będę. No te 11 zwiększy mi. 169. Fajnie. I miałem jeszcze jedną łopatę. No mówię. Sprawdź to. Gdzie ten ma ul? Nie wiem, czy ty masz ula. Nie, ale ty chyba umrzesz. Bo chyba tej zabrałem. Chyba tej zabrałem, bo się tutaj kręci, myślę, że tutaj jest. Ta to ona, biedna. Szczerze, jak zrobię ten, to będę teraz pszczółki ten, bo one mają, no, ten miód, szczerze, jest dobry w sumie, bo niszczy efekty. I to jest w sumie dobre w tym, że niszczy efekty. Zmieszając to, już nie będę gadał o tym YouTube i tak dalej, bo już nie opłaca mi się tu używać nerwów swoich. Że YouTube niestety, ale pogorszył się i się dalej pogarsza. Niszczy szczerze platformę, która była dobra kiedyś, niszczy ją na bezużyteczną. Tylko YouTuberzy, którzy wydają hajs na wyświetlenia czy coś na tym stylu, to chyba na nich liczy de facto. Nie na takich YouTuberów, których ja na początek. Że siedzę kurde na kompie, do późnych godzin de facto, gdzie ja mogłem pójść spać i mieć wywalone, powiedziawszy delikatnie. A ja się co kurde nagrałem odcinki, a YouTube nie. Trzeba uczyć zasięgi. Nie chcę już o tym gadać, bo nie to już nie powiem co bierze. Szczerze, ja mi plusuje krew już tak mocniej, więc no. Nie chcę o tym mówić, że niestety, ale YouTube spieprzył sprawę i on dalej pieprzy ją. Niszczy platformę, która kiedyś była dobra. Kiedyś opłacał się nawet nagrywać. A teraz tak, licząc na nowe kanały. Jeśli wykres YouTube'a nie będzie miał w dupie, to przyjmiecie. A jeśli będzie miał cię w dupie, to może nie nagrywać, bo będzie miał cię już w dupie. Szczerze mnie ma trochę w dupie, ale mam nadzieję, że teraz co wyślenie po 20 ruszyły, to może już nie zacznie mniej mieć mnie w dupie, niż to zacznie kurde. Dobra, mój kanał ruszył wreszcie z wyświetleniami i tak dalej. Może w tym kierunku ruszy, bo na razie nie chcę ruszyć. Mam nie to i YouTuberów wszystkich. Konkretnie czy dusz ma w dupie, bo dużo osób, którzy mają po 700 tysięcy, kurde 800 tysięcy czy milion, YouTube niszczy im zasięgi i to jest niemiłe w tym stronę, że mi też niszczy zasięgi, bo na 800 czy osób dużo osób tam mówi nawet z mojej klasy byłej, że tak wyświetlają aż tyle subów. Proszę bardzo, nagrywajcie, tak jest YouTube właśnie, że on ucina kurna zasięgi i ktoś powie, że mam kupowane suby. Jak miałbym kupowane suby, to miałbym kupowane wyświetlenia. Nie mam tego, staram się samemu. I niestety, nie wiem, ci ludzie z mojej dawnej klasy nie rozumieją. Na pewno masz kupowane suby, bo masz małe wyświetlenia tam. Nawet na moim kanale vlogowym, gdzie zrobię sobie tak dla bajki, nagrywam tam czasami. To w sumie... też mam małe wyświetlenia, bo YouTube ucina zasięgi. On, prawdopodobnie podziwiawszy, nie mogę się nazwy wysławić, już jestem wkurzony z tym i nie mogę się wysławić dobrze. Że on po prostu ma nas w dupie i on chce tylko rządzić się własną stroną, że ha, ucinam ci zasięgi, to będę ci ucinał jeszcze więcej. No to jak ucinam zasięgi, no to się nie dziw, że później mało osób nagrywa, to już przechodzi ze streamowaniem na Twitcha, ja na Twitchu też jestem, tylko teraz nie streamuję, bo muszę kupić Abermedię i jeszcze Jack na Jacka, żeby Need for Speed'a z Cyberpunka, który ma bug, wiem, słyszałem dużo, że ma bug i tak dalej, Cyberpunk tam... Assassin, Need for Speed, takie tam, i Minecrafta, to będzie tutaj Minecrafta na tamtektofik.pl, może zacznę nagrywać. To mam 30 słów. No szczerze, troszeczkę wypróbowałem się z swoim kanałem Minecraftowym, a tak to później zdobywałem, szczerze. I teraz myślę o tym, że może YouTube jeszcze zmieni te swoje zachowanie takie śmieszkowate i zacznie tą dupą myśleć, że no ucina zasięgi i to mocno ucina zasięgi, że nie jest fajnie nagrywać. Kurde, 803 suby mam, a co się dzieje z YouTube'em? Ucina mi zasięgi. Tak naprawdę powinienem się nie nagrywać, bo mam to, będę mieć to, że powiedziawszy gdzieś, bo już mi ucina zasięgi. Nie, staram się kurna, tak jakby ten kanał podtrzymuje, że tak naprawdę próbuję widownię utrzymać, tak jak mój kanał jest pod respiratorem i tak naprawdę ja tylko ich podtrzymuję, szczerze, to jest niefajne w tym stylu. No ktoś tak powiedział, jedna osoba z YouTube'a, nie wiem czy to nie LG czy ktoś, że tak samo mówi i szczerze
Ja utrzymuję ten kanał, próbuję utrzymać ten kanał, próbuję, mam jakby te daily, że te o 13.30. Jeszcze kurna w sobota, niedziela, kiedy mam czas wolny, nagrywam, żebyście mieli odcinki, kurde. A YouTube, lepiej uciąć te odcinki. Kurna, no, nie lubię w tym szczerze, nowy kanał, też by powiedział, cóż, nowy kanał i tak dalej. Nowy kanał, jeszcze teraz, w czasie, kiedy YouTube ma wszędzie to w dupie, czy nowy kanał nawet nic nie pomoże, bo de facto on i tak ucina zasięgi i będzie ucina na nowym kanale. To już się nie zmieni niestety w YouTubie i mnie to strasznie boli, że może się kurde starać, jak ucina zasięgi. Ja się kurna staram, żeby mieć tą widownię, żeby jakoś być żywym, a nie martwym de facto. Żeby mój kanał nie był tak bardzo martwy, tylko żeby chociaż jakoś żył tam, że ta produkcja filmów jest, że ja te produkuję filmy. Swój pot wyciągam w sumie szczerze. Siedzę kurde godzinami, dniami prawie, że, bo to są nawet dni. Powiem tak, jak była sobota i jak jest sobota, tak jak ja odczuwam. Sobota, nagrywam, powiedzmy 3 odcinki, chcę odpocząć na chwilę, żeby później znowu nagrać. I siedzę, powiedzmy, kończę o tej 20. Siedzę do 1 w nocy, montuję odcinki. Później się kładę o 2 spać. Staję o 6. Lub o 7 i sadzę na YouTube'a i no ja się powiedzmy obciążam się, bo jeszcze szkołę mam i YouTube'a de facto, próbując to wszystko zrobić, on mnie niszczy po prostu YouTube'a, Google po prostu niszczy YouTube'a i tym jest źle, szczerze wypowiadając tym wszystkim, że tak ten, ale mam pasję do grania, mam pomysły jakieś tam jeszcze w głowie, dużo pomysłów, może, że powtarzam te szczerze rzeczy, ale mam jakoś to żyje i tak dalej. I szczerze mam nadzieję, że nie, w tym odcinku pewnie nie zdążymy lub to się przepali, ale że YouTube pomyśli nad swoim zachowaniem. Wczoraj wywaliło serwery i nic nie mogłem, tylko jak obejrzałem swój odcinek, bo oglądałem swoje odcinki, jak mi wyszło i tak dalej, ten przed montowaniem, po montowaniu sprawdzam, ale tak jak na YouTubie wyjdzie. No, po jednym dniu jest Full HD, nie wiem jakbym miał monitor w 4K, kartę, która uciągnie 4K na 3 8K i nie wiem jak to by było szczerze, jakby było z 8K w 4K. Czy te 2 dni nie były potrzebne szczerze. Tak jak szczerze, mam jeden Full HD, drugi też Full HD, tylko mam inną rozdziałkę szczerze, jest jeden zakrzywiony, drugi jest płaski. Ramię nie wytrzymuje. Spokojnie z rodzicami, ja swoje kieszonkowe, które wydam tak naprawdę na interfejs, na klawiaturę i szczerze teraz chcę, i szczerze zaraz wydam na dwa, szczerze te ramienia na do monitorów, to wydam te 300 zł i musi mi to starczyć na tym, że musi mi starczyć, że tam jest 10 kilo na monitor, więc chcę tak zrobić, żeby jeden monitor był szczerze, żeby jeden monitor po prostu był na jednym, drugi na drugim, żeby to działało w odwrotną stronę. Jeszcze tutaj weszły. Dobra, czy wyjdziesz? Muszę uwolnić owcarz. Dobra, już. No szczerze, nawet mam dużo do gadania i dużo rzeczy będę miał do gadania, że YouTube jest zły, niestety. To co się dzieje teraz, nie powiem nawet w jakich czasach, gdzie jest, no powiedziawszy bym powiedział to, ale nie czy mi utnie zasięgi, czy nie znowu, bo czy jakbym powiedział to tak, by uciąć zasięgi, tak trzeba, wrzucę film, tak ucina zasięgi, czego nie zrobię, ucina zasięgi i to mnie kurza po prostu skrótem niż mówiąc, że to mnie nie powiem co, bo próbuję tutaj utrzymać fajnie friend, jak próbuję to próbuję, ale to mi czasu nie, no poza odcinkiem to się szczerze wkurzam i mogę czasami przeknąć za dużo i tak dalej, ale próbuję, to coś, co to się udaje, to coś się udaje, szczerze YouTube ucina zasięgi bardzo strasznie i mnie to boli, że po co nagrywać, jeśli YouTube ma to gdzieś, ma to w dupie i ty tylko na swoim postawić, to mnie szczerze wkurza i będzie mnie denerwowało, że halo, po co ja tu nagrywam, jak szczerze YouTube ma to gdzieś, ma to w dupie i
i najlepiej, żeby się nie nagrywało. Niestety, tak YouTube rządzi się i tak uważa, że powinien każdemu zrobić. No, nie powinnaś każdemu, bo niektórzy to jest ich praca, niektórych jest pasją. Moje jest pasją, żeby jakoś mieć szczerze widownię i nie czuć się tak osamotniony, szczerze po szkole. Może będę miał pracę i będę zapieprzał, nie, za przeproszeniem, bo no, szczerze. Jak będę w pracy miał i będę tak, no trochę siedział godzin, to chcę, żeby chociaż tutaj, no nie wiem, czy tak generowało środki, czy nie, ale mieć pasję, gdzie odejdę od świata rzeczywistego, żeby wypowiedzieć się, co czuję i co, szczerze, sądzę. Ale to, co YouTube robi, nie pozwala na to wszystko, bo YouTube rządzi się własnością i ma to gdzieś, YouTube bardziej Google nawet, powiedziawszy, jestem do YouTube'a, moje YouTube'a. YouTube stworzył Google tak naprawdę. Google ucina, mówi, że jest dobrze. Mówiło, że wczoraj jest dobrze, nic się nie dzieje. Nie dzieje się? To dlaczego serwery przeciążone i nic nie działało? Przepraszam bardzo. Jak się nic nie dzieje? Nie dzieje się, kurde. Pracownicy Google niszczą sobie platformy i ludzi, którzy ich, kurde, pasję podziwiają czasami lub tym, że ho, jaki YouTube jest, ha, jaki fajny. Do momentu YouTube jest do momentu fajny, kiedy ludzie tacy jak, nie wiem, niektórzy tam, to pracują, robią coś, a tak, a jak nie, to tylko tacy ludzie, którzy mają to w dupie i tylko niszczą zasięgi. Tym jest problem niestety, co jest tworzone i co się, po co próbować, że jak to YouTube niszczy zasięgi. Ja próbuję, ja się staram, żeby mieć tak jakby, powiedziawszy, gdzie odejść od tego świata rzeczywistego, gdzie wypowiedzieć się, co sądzę tak naprawdę i tak dalej. Jak mam wypowiedzieć się o tym? Już nawet odcinek 17 minut mam. Jest spoko, fajnie. Czuję się na siłach. Jest mi fajnie, że mogę wypowiedzieć, powiedzmy, na odcinku się trochę. Ale jak YouTube odcina zasięg, to naprawdę, jak obejrzę swój film, to naprawdę gadam sam do siebie. Sam do siebie, że nikt nie widzi tego kanału, tak dalej, jak dalej. Szczerze, 83 suby. Nie wiem, ludzie niektórzy, którzy subują mnie, to może dzwonki pokazują się coś w tym stylu, lub wchodzą na kanał codziennie, żeby sprawdzić, co się dzieje i tak dalej. A tak ludzie, którzy mnie subują tak de facto później, coś w tym stylu, to nie przychodzi im, nie wiedzą, nie wchodzą codziennie i nie wiedzą, co się dzieje i tak naprawdę później po 10 dniach, o ile YouTube wsadził odcinków, bla bla bla. No to i taki mówi, że ja się nie staram coś w tym stylu, ja się staram. Tylko że YouTube udziela zasięgi, to już jest nie moja sprawa, że on ucina, tylko oni przyjąć platformę i tyle. I oni to, szczerze, za każdym razem, kiedy jest aktualizacja YouTube'a, czy wszystko takie, niszczą tylko sobie samą platformę i próbują, i mówią, że o, YouTube Premium i tak dalej. I co z tego, chcecie zarobić? A niszczyliście tak mocno platformę, gdzie nie można normalnie wypowiedzieć się nawet, że już wszystko ucinają zasięgi, wszystko próbujecie, więc kurna, no. Nie podoba mi się w tym stylu, że ja kurna siedzę po godzinach, kurde, nie szczerze nie stam, nagrywam, odrabiam lekcję, a później nagrywam i siedzę, kurna, do późnych godzin, żeby wszystko to spiąć sobie w jedną całość, a YouTube, ha, lepiej ucinę zasięgi, no to szczerze, nie dziw się YouTube, że później ma skargi i tak dalej, jak ucina zasięgi, chore, nie ucina zasięgi i później się ty dziwisz, później się dziwisz, że to znaczy wina, że ty ucinasz zasięgi. No kurna, nie jest niestety nasza wina, tylko my ucinacie zasięgi i później się dziwicie, co jest w tym nie tak. Ucinacie zasięgi, teraz się byście pruli do nas? Że to nasza wina, że wy ucinacie zasięgi? Nam? Żebyśmy nie mogli nagrywać dobrze? No, to jest śmieszne. I no, nie wiem, jak z kimś będę na platformie Twitchy, de facto będę niedługo, jak będę miał Vermedię, ten check na checka do Xboxa i wyrąbane. Że będę też nagrywał na YouTubie, tylko będę szczerze nagrywał na YouTubie, bo nie mam zamiaru streamować, bo to jest nieopłacalne w stosunku, co YouTube z nami robi. Że on nas w dupie. Ja kurna wydaję swoje kieszonkowe. De facto jakbym nie wydawał kieszonkowego na te rzeczy takie do YouTuba, to miałbym ponad 10 zł na pewno. I mnie to się nie podoba. Mi się to w ogóle nie podoba, że coś takiego się dzieje i się dzieje ciągle. To co YouTube robi i no, jeśli ktoś by chciał zacząć kanał, to musi szczerze trafić w dobrą stronę, albo ktoś go wypromuje, albo seriously ktoś, kurde, albo jak to
kiedyś się powiedziało wykres. Wykres cię nie ten. Że wykres YouTube ci nie będzie miał w dupie. Jak będzie miał cię w dupie, to będziesz miał ci na zasięgi. Nie będzie cię w dupie, będziesz miał normalne zasięgi. I to niestety się teraz dzieje i ciągle się będzie działo, dopóki YouTube nie zmieni w stosunku swoich zachowania. Pracownicy Google i YouTube, którzy prowadzą te pracownicy Google'a, nie zmieni zachowania, co robią i coś, co robią z platformą, że ją niszczą od środka, kiedy była dobra. Kończąc zgadanie, wszystko się zrobiło. Także niech to się przepala. Nam się kończy odcinek już, bez 20 minut. Rozgadałem się jak cholera. Szczerze, nie wiem, że się tak się rozgadam. I się, szczerze, nawet teraz się czuję na tyle lepiej, bo się wygadałem, co robi tak naprawdę. I to jest fajne w sumie czasami. Ale co, widzimy się w następnym tygodniu, czyli od, jak dobrze wiem, muszę sobie sprawdzić to na samym odcinku, jak będzie. Bo to odcinki będą jakby, szczerze, w tym tygodniu pewnie też znowu je nagram. I będę cisnął dopóki co mogę. I że jak to się uda tak dobrze, to tak naprawdę będę miał te odcinki na zapas i one są na zapas w sumie. Nagrywam jednego dnia, dwa, jeden, żeby ten zapas był, żebyście mieli to oglądać, a ja siedzę, produkuję filmy, nie oglądam z wami. Czasami obejrzę z wami, jak jest premiera, coś jest, jak nie ustawię, to jest premier, tylko tak dalej, jak będzie na smok, to premierę na pewno ustawię, tylko nie wiem, kiedy ustawię premierę, kiedy będę ze smokiem walczył. I nie wiem, czy będę mógł siedzieć wtedy z wami, oglądać wam i komentować to, więc co? Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie, hej hej!